Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV. Zaległe spotkanie trzeciej kolejki Ligi Okręgowej między Włókniarzem Głuszyca a Górnikiem Wałbrzych rozegrano przy sztucznym oświetleniu w środowy wieczór o godzinie 19 na murawę. Wybiegły najsilniej możliwie zestawione zespoły, by walczyć o ligowe punkty przy świetnej atmosferze, w dość trudnych mimo wszystko warunkach atmosferycznych. Piłkarze obu zespołów stworzyli w miarę ciekawe zawody, w których tych bramkowych sytuacji może nie było wiele, ale jednak trochę ich zobaczyliśmy. Tutaj pierwsza z tych interwencji Szymona Steca, o której mówić się będzie pewnie wiele. I raz jeszcze goście z akcją oskrzydlającą, próba strzału z dystansu, ponownie Szymon Stec, świetna podwójna interwencja i kolejne dośrodkowanie z narożnika boiska, tutaj bardzo dobre te próby, w końcu wydawało się, że któraś z tych szans zostanie jednak na bramkę zamieniona, zamiast tego próba gospodarzy, doskonała interwencja Kubiaka, który tutaj uprzedza napastnika Włókniarza Głuszyca. I wreszcie Dariusz Michalak do Dominika Jagielskiego, kapitalne podanie z głębi pola, jest 1-0, a minutę, może dwie później, kolejna sytuacja i doskonała próba rozegrania piłki w okolicach pola karnego, tam faul, rzut karny. No ale właśnie, jedenastka i tak jak w poprzedniej kolejce, tak i teraz Szymon Stec ponownie broni strzał swojego rywala. W drugiej części spotkania mieliśmy przerwę w meczu ze względu na automatyczne zraszacze, które pojawiły się nad murawą. To zaś rozregulowało koncentrację gospodarzy, którzy niedługo potem stracili gola na 1-2. Ta sama sytuacja z drugiej strony boiska. Uderzenie z pół dystansu. Świetny strzał. Szymon Stec bez szans. Później goście mieli troszkę łatwiej. Włókniarz atakował, przez co Górnikowi udawało się wychodzić z szybkimi kontratakami. W tym przypadku Szymon Stec broni strzał sam na sam, ale w końcu też uśmiecha się szczęście do gospodarzy. Włókniarz Głuszyca zdobywa bramkę, Jakub Błaszczyk strzelcem gola kontaktowego i Włókniarz stara się odrabiać straty. Ostatecznie jednak to goście zdobywają gola na 3-1. Mieliśmy naprawdę dużo sytuacji, optyczną przewagę w tym meczu. No szkoda przede wszystkim tego braku skuteczności w naszej grze, bo sytuacji sobie stwarzamy, fajnie się utrzymujemy przy piłce i czasami gdzieś jakiś jeden głupi błąd i drużyna przeciwna sobie stwarza sytuację, więc no, ta skuteczność, nie, u nas dziś szwankuje, bo sytuacji jest mnóstwo i ten rzut karny. No rzut karny, ale to jeszcze poza rzutem karnym mieliśmy naprawdę fajne sytuacje, tu Jagielski miał jeden na jeden z bramkarzem, więc a później 90 minuta tracimy bramkę po kolejnym błędzie, jednym z błędów w obronie. No i wkrada się taka nerwówka, nie? No ale na szczęście jedno z ostatnich kontr i udaje się strzelić na 3-1, więc no, ogólnie jesteśmy zadowoleni, no fajne, najważniejsze 3 punkty, nie? Dla nas. Przydałaby się lepsza trochę motoryka u napastnika, trochę tak ciężko mu było dzisiaj grać, widać było. Nie, no Jagiel się zawsze dużo, bardzo stara i dużo pracuje też dla drużyny, więc gdzieś tam musi popracować, przede wszystkim wyczekać moment, żeby na spalonych się nie złapać. Kilka razy miał takich spalonych. Dużo spalonych, ale no i też miał sytuację jeden z bramkarzem, nie? To też trzeba wykorzystać, nie? Ale zaczął strzelać, można powiedzieć. W ostatnim razie też strzegł miał bramka, dzisiaj bramka, także... Kondycyjnie drużyna jak przygotowana? Dobrze, dajemy radę, widać, że dajemy radę, że wytrzymują chłopaki cały mecz, więc jest to tempo cały czas, tylko tak mówię, no gdzieś tam tak, czasami jakieś... A jak tam zdrowotnie po meczu z AKS-em Strzegą, trochę mieliście tam tych kontuzji, no tak, i jak to wypadło tutaj w tym meczu? Wypada nam na dłuższy okres, no wydaje mi się, że chyba do końca tej rundy Dominik Tuścik ma problem z kolanem, a reszta się poskładała, więc wracają Maudi, o właśnie Alder wraca do grania, więc tutaj jesteśmy zadowoleni, bo ci zawodnicy powoli dziś wracają. Dołączy do nas Patryk Zając,
Też dzisiaj zagrał 7 minut, więc no, ci zawodnicy wracają, jest coraz lepiej, nie? To był oczywiście mecz Zaległy przed Wami, wyjazd do Karoliny, tak? Tak, w sobotę. W sobotę. Jak się nastawiacie? No, ciężki mecz też, bo ta Karolina jest nieprzewidywalna. Młody zespół, biegający, walczący do ostatnich minut, więc no, to będzie na pewno też taki jeden z cięższych spotkań, tym bardziej, że 3 dni po meczu dzisiejszym, więc no zobaczymy, no jedziemy tam po zwycięstwo, a sytuacja pokaże po meczu. Spodziewaliśmy się tego, że Górnik przyjdzie z takim nastawieniem mocnej, agresywnej, szybkiej gry. Zresztą znamy ten zespół nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Wiemy, jakie nastawienie jest tego zespołu, wiemy, jaki mają cel. I rzeczywiście tak to wyglądało. My czekaliśmy na swoje okazje, które też były w meczu. Nie udało się wykorzystać, wykorzystaliśmy jedną. Wynik 3-1, zasłużony dla zespołu Górnika. Ale widać, że Włókniarz gra do końca, Włókniarz nie odpuszcza. Te ostatnie minuty to Górnik właśnie siadł i przynajmniej od tej 70-80 minuty mieliście bardzo dużo takich fajnych okazji i wybiegów pod ich pole karne. Tak, też liczyliśmy na to, że po takiej, można powiedzieć, pierwszej szybkiej połówce zespołu Górnika, dynamicznej, intensywnej, no będą musieli troszkę z tych sił opaść. Rzeczywiście był taki moment, może nie był on jakiś długi, ale był taki moment, że mieliśmy swoje sytuacje, stwarzaliśmy je, szkoda, że nie udało się. Pochwalić waszego bramkarza można w dzisiejszym meczu, bo naprawdę spisywał się i obrona też, bo Górnik miał kilka takich sytuacji, których sobie nie wykorzystał, a obrona jednak przejęła tą piłkę gdzieś tam pod koniec, zabierając ją. Tak, ale też nie ustrzegliśmy się bardzo prostych błędów, bo Górnik strzelił, myślę, że w pierwszej połówce, gdzie są 2 minuty do końca pierwszej połowy, łatwo oddajemy piłkę, łatwo oddajemy też wolną strefę, gdzie znajduje się tam zawodnik Górnika, oddaje strzał, strzela na 1-0 do szatni. A tak jak pan powiedział, szacunek też dla bramkarza, bo zrobił kawał roboty. Wiedzieliśmy, że będziemy cierpieć w tym meczu i rzeczywiście tak było. Ale ten mecz może być dobrym przystankiem albo przejściem do tego, co was czeka w weekend. Wyjazd do Kamieńca Ząbkowickiego, wicelidera. No, zespół, który pokazuje, mimo też tych powodzi i sytuacji związanych z boiskiem, to co ich spotkało, że bardzo dobrze sobie w tej lidze okręgowej radzą. Tak, jest to jeden taki z pretendentów do wygrania tej ligi. Zresztą pokazał już przez te kolejki wcześniejsze, że no, są nastawieni bardzo mocno. Zespół dobrze poukładany, grający mocno gdzieś tam ofensywnie. My też jedziemy tam walczyć i będziemy walczyli tam o pełną pulę. Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV.